Jean de La Fontaine. Najpiękniejsze baśnie. Czyta Barbara Tlaga. Dyliżans i mucha. Górską ścieżką, stromą, urwistą i rozpaloną od słońca, jechał dyliżans ciągnięty przez 6 koni. Żeby za bardzo nie męczyć zwierząt, wszyscy pasażerowie wysiedli i szli piechotą. Kobiety, staruszkowie i dzieci. Jednak konie były zmęczone, spocone i mimo to nie dawały rady posuwać się naprzód. Wtedy nadleciała mucha. Och, biedni ludzie, jesteście w niezłych tarapatach. Już ja się tym zajmę. Zaczęła bzyczeć wokół koni i kąsać je. Potem przysiadła na nosie woźnicy, a stamtąd poleciała poganiać idących pieszo pasażerów, rozkazywać i doradzać. Zachowywała się jak sierżant, który w trakcie bitwy prowadzi i podrywa do walki swoich żołnierzy. Kiedy kareta i pasażerowie ruszyli powoli w dalszą drogę, mucha pomyślała, że to wyłącznie jej zasługa, zwłaszcza, że nikt oprócz niej nie robił nic, żeby ulżyć zwierzętom w ich trudzie. Zakonnica modliła się, dwie kobiety podśpiewywały, a dzieci bawiły się w berka. Mucha przyleciała do uszu koni i naopowiadała im niestworzonych historii, pewna, że je pogania i dodaje im sił. Wreszcie, po długich trudach, kareta dojechała na szczyt wzniesienia. – Oto jesteśmy! – wykrzyknęła mucha z zadowoleniem. – Tyle powiedziałam i tyle zrobiłam, że dzięki temu wreszcie pokonaliśmy przeszkodę. Potem zwróciła się do koni. – A teraz, moi panowie, zapłaćcie mi za to, co dla was zrobiłam. Gdyby nie moja pomoc, bylibyście jeszcze w połowie drogi. Jeśli podobają ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję i pozostawienie łapek w górę.